imię trójjedynego Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam wszystkich bardzo serdecznie we wtorek, 22 sierpnia i witam Was z hasłami, które znajdziemy w Piątej Księdze Mojżeszowej, tak czytam. Pan Wasz Bóg wystawia Was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej. Natomiast z pierwszego listu do Koryntian tak przeczytam. Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da im wyjście, abyście je mogli znieść. Łaskawy Panie Boże, Ciebie prosimy, racz pobłogosławić to słowo w sercach naszych. Amen. Drodzy, w tym współcześnie, dynamicznie zmieniającym się świecie, w tym współcześnie zmieniającym się społeczeństwie, i w tych osobistych wyzwaniach pytanie o naszą zdolność do przetrwania w obliczu pokuszeń nabiera szczególnego znaczenia. To przesłanie, że Bóg jest wierny i nie dopuści, abyśmy byli kuszeni ponad nasze siły, ale zapewni nam wyjście, abyśmy mogli pokuszenie znieść, stanowi nie tylko wyraz duchowej prawdy, ale także bodziec do refleksji nad naszym własnym życiem, wartościami oraz relacją z Bogiem. Słowa te niosą ze sobą przekaz o zaufaniu i wsparciu ze strony Boga w obliczu wyzwań, które stawia przed nami życie. Sugerują, że Bóg jest obecny w naszym życiu, gotów pomóc nam w chwilach trudności i nie dopuścić, abyśmy zostali postawieni w sytuacji przekraczającej nasze możliwości. To niewątpliwie daje poczucie bezpieczeństwa i nadziei w czasach, kiedy stajemy przed trudnymi wyborami lub pokusami. Jednakże ta obietnica nie wyklucza naszej własnej odpowiedzialności i zaangażowania w podejmowanie właściwych decyzji oraz dążenie do moralnego postępowania. W kontekście współczesnego, zmieniającego się dynamicznie społeczeństwa, w którym pokusy i wyzwania mogą przybierać liczne formy, od tych etycznych dylematów po kuszące korzyści materialne, ważne jest zrozumienie, że siła, o której mowa, niekoniecznie odnosi się do naszej fizycznej potęgi, lecz do naszej wewnętrznej wytrwałości, moralnej odwagi oraz zdolności do dokonywania trafnych wyborów. My nie zostaniemy ocaleni z pokuszeń, ale możemy być pewni, że otrzymamy wsparcie i możliwość wyjścia z różnych sytuacji, w których możemy pokusie ulec. To wyzwanie dla naszej woli i charakteru, abyśmy mogli podjąć decyzje, które są zgodne z naszymi przekonaniami i wartościami. Odnosząc się do tych słów o wyjściu z pokuszenia, można to zrozumieć jako wskazówkę, że nawet w obliczu trudności istnieje droga, która prowadzi do triumfu i duchowego wzrostu. To podkreśla, że choć pokusy mogą być kuszące i trudne do uniknięcia, mamy w sobie potencjał, by się z nich wydostać i rozwijać się duchowo. To również stanowi przypomnienie, że życie jest pełne wyzwań, które mogą nas wzmocnić, jeśli podejdziemy do nich z odpowiednią postawą i otwartym umysłem. W zmiennym i nieprzewidywalnym świecie, w którym pokusy i wyzwania mogą nas otaczać, słowa te pozostają ważnym punktem odniesienia. Wyrażają duchową prawdę o wsparciu Bożym, ale także wzywają nas do samodzielnych działań, które stanowią wyraz naszej wierności wartościom i moralności. Ostatecznie zdolność do zniesienia pokuszeń i wyjścia z nich, choć wspierana przez wiarę, leży w nas samych, w naszym charakterze, wyborach i działaniach, które podejmujemy każdego dnia. Pamiętajmy, że Pan Bóg może dopuścić, ale nigdy nas nie opuści i nawet najtrwalszą, najtrudniejszą pokusę On nam pomoże znieść. Amen.